Witam Was wszystkich, dziękuję bardzo za przyjście na dzisiejszego dżuga, na moją prezentację. Nazywam się Mariusz Strzelecki, już Szymon o tym wspomniał. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, czym nie jest Apache Kafka. Trochę bazując na moich doświadczeniach, trochę na tym, że kiedyś prawie zaimplementowałem Apache Kafkę, ale w końcu nie skończyłem, bo się przepiałem. Jak widzę prezentację, gdzie w tytule jest znak zapytania, to mi się zawsze kojarzy taki teleturniej. Kto z Was pamięta, co to jest? Część osób. Młodsze grono nie pamięta. To jest Wabank. W tym teleturnieju chodziło o to, że pojawiała się odpowiedź na ekranie i trzeba było do niej zadać pytanie. I to pytanie musiało być trafne. Czyli można sobie wyobrazić, że mamy kategorię szyny danych. Uczestnik mówi, poproszę za 500 zł. Prowadzący czyta pytanie. To jest szyna danych używana w Airbnb, LinkedInie, Spotify'u i Netflixie. I wtedy poprawna odpowiedź byłaby, czym jest Apache Kafka, albo gdzie jest używana Apache Kafka. Dwie by były dozwolone. Tak naprawdę to szkoda, że tego teleturnieju nie ma, bo on tam trochę odwracał, wiecie, myślenie, trochę patrzenie na świat. Ale zanim Wam opowiem, czym jest albo czym nie jest Apache Kafka, to małe wprowadzenie do Publish Subscribe. Publish Subscribe to jest taka architektura, w której luźno łączymy ze sobą klocki przez użycie jakiejś szyny danych. Zacznę od przykładu, bo najłatwiej o tym powiedzieć na przykładzie. Jesteście deweloperami, pracujemy sobie, powiedzmy, że tworzymy jakąś frontową usługę, no i ta frontowa usługa dostarcza jakąś logikę, daje klientom jakieś rzeczy, ale ona też produkuje metryki, na przykład średni czas wykonania zapytania, czy ilość błędnych logowań na konta. No i ktoś wpada na pomysł, warto by te metryki zbierać, może w jakimś serwerze metryk, czyli może rzeczywiście z takich usług będziemy sobie wrzucali rzeczy, jakieś metryki. No i wygląda ok, póki co super architektura, metryki gdzieś tam są odizolowane. Nagle ktoś wpada na pomysł, że skoro tak łatwo się produkuje metryki, no to w zasadzie jakieś backendowe rzeczy, bazy danych, one też produkują metryki. W sumie sam serwer metryk też produkuje metryki, na przykład ile metryk tam się wstawiło. Z drugiej strony te metryki mogą być potrzebne nie tylko po to, żeby je zbierać do jakiegoś wyszukiwania błędów, do troubleshootingu, ale może da się je pokazać na jakimś dashboardzie, może da się założyć jakieś alertowanie, jakiś monitoring, przykładowo, że jeżeli metryka błędnych logowań na konto przekroczy ileś, no to żeby dostać jakieś powiadomienie. Później to wygląda tak. Każdy wysyła do każdego te metryki, tych metryk każdy produkuje, więc bezpośrednio wysyła na ten serwer. Niektórzy z tego serwera korzystają, ten serwer, pomimo że korzysta, też sam wysyła. Pojawia się bardzo dużo klocków takich dość silnie powiązanych. Pracując w takim środowisku, bardzo ciężko jest wdrożyć nową usługę do tej sieci. Chociaż mamy mikrousługi, jakieś powiedzmy takie pseudo-usługi techniczne albo jakieś dostarczające logikę, to chociaż można powiedzieć, nasza architektura jest ok, mamy wydzielone klocki, to są osobne komponenty, no to na pewno czujecie, że coś tu jest nie tak. Ta pajęczyna mówi o tym, że coś tu jest źle. I to jest właśnie miejsce, gdzie zastosowanie znajduje model Publish Subscribe. On opiera się na tym, że stawiamy w środek jakiś klocek, nazywamy go brokerem wiadomości i każemy wszystkim, którzy mają coś do powiedzenia, wysłać wiadomość do tego brokera wiadomości, a tym, którzy chcą korzystać z tych wiadomości, mówimy, że jak będziecie zainteresowani, to zapytajcie ten klocek, tą usługę, co ona tam ma, zasubskrybujcie się do topiku i będziecie dostawać informacje, które będą się pojawiać. W ten sposób totalnie separujemy tych, którzy produkują rzeczy i tych, którzy tych rzeczy potrzebują. Mamy dużo fajniejszą dowolność w dokładaniu nowych elementów zarówno na górnej, jak i dolnej części tego slajdu. Można się zastanowić, ok, ale oprócz metryk tam może się pojawić też dużo innych rzeczy, na przykład logi, wszystkie usługi jakieś wysyłają logi, może te logi da się wykorzystać nie tylko w jakiejś formie plików na dysku, ale też do jakiegoś poszukiwania logów, pojawiają się jakieś inne dane, można je zrzucać na potrzeby analityczne. Generalnie w każdym środowisku mikrousługowym, gdzie mamy możliwość jakiejś asynchronicznej komunikacji, taka szyna może znaleźć zastosowanie. To jest tylko jeden z przypadków użycia, taki właśnie asynchroniczna komunikacja między usługami, ale nie tylko między nimi, kiedy na przykład gracie w jakieś gry multiplayer, to też jakby wasze kontrolery dostają informację, co zrobił drugi gracz na podstawie takiej właśnie asynchronicznej komunikacji.
że wy się subskrybujecie do jakiegoś serwera i dostajecie wiadomości, co poczyniają inni gracze. Druga rzecz, informowanie o zmianach. Mówi się, że w IT są dwie trudne rzeczy, nazewnictwo i inwalidacja cache. Taki model publish subscribe daje łatwe rozwiązanie na to drugie. Czyli jeżeli my sobie cache'ujemy jakieś obiekty, które ktoś inny wystawia i chcemy wiedzieć, kiedy się zmieniło, kiedy nasz cache jest nieważny, wystarczy, że będziemy nasłuchiwać na zmiany. Ale nie tylko, można pomyśleć, że jeżeli produkujemy jakąś aplikację, która gra na giełdzie, to bez sensu się dopytywać co sekundę, jaki jest aktualny kurs. Warto poczekać, niech ktoś wyśle nam event, że kurs się zmienił. Może to będzie dostateczna informacja. Przesuwanie ciężkich zadań w tło. Jeżeli coś da się wykonać w tle, wysłać komuś maila, czy zrobić jakiś wpis do bazy, taki jakiś powiedzmy analityczny, to nie ma sensu tego wykonywać online. Zlećmy to komuś, ktoś odbierze tą informację, to zadanie z szyny i będzie sobie to robić w swoim wolnym czasie, bez zapychania jakichś kolejek. Ale tu, gdzie widzę największe pole do popisu, to jest Internet of Things. Pewnie dużo o tym słyszeliście. Model, który w zasadzie zbiór pomysłów, który mówi o tym, że wszystkie rzeczy będą się komunikować przez internet. Szacuje się, że do 2020 roku 26 miliardów urządzeń będzie się komunikować przez internet albo przez inne sieci. Czyli bardzo dużo i ciężko by nawet można było sobie nie wiem, czy da się wyobrazić taką sytuację, kiedy jakiś sensor pogodowy wysyła informację o tym, że coś się zmieniło, nie wiem, aktualną temperaturę do jakiegoś docelowego systemu, który ma na to reagować. W takich przypadkach ta szyna danych, ten publish subscribe jest po prostu koniecznością. Dlatego te szyny danych będą się pojawiały i dlatego dzisiaj sobie jedną zaprojektujemy. To nie będzie Apache Kafka. Wymyśliłem sobie, że architektom oprogramowania się płaci grube pieniądze, wiecie. Pobawmy się chwilę w takich architektów oprogramowania i wymyślmy, jak byśmy zrobili taką bardzo prostą szynę, którą mogą porozumiewać się asynchronicznie dwie usługi. Mając na myśli trzy założenia. Po pierwsze, żeby ona była szybka, żeby to nie ona była bottleneckiem w naszym systemie, czyli żeby po prostu ona przerzucała dane. Żeby była bezpieczna, żebyśmy tych danych nie stracili. Jeżeli konsument przez chwilę nie słucha, to żebyśmy zawsze mogli mu powiedzieć, o, tutaj skończyliśmy i tutaj możesz sobie czytać dalej. No i API, żeby było proste. Zakładając, że to będą urządzenia IoT, no to chcemy, żeby tam nie trzeba było utrzymywać jakiegoś stosu, przechowywać dużo informacji, żeby te urządzenia o kilku megabajtach pamięci mogły spokojnie tej szyny używać. No dobra, i to jest taki pierwszy pomysł. Mamy sobie producenta, który wrzuca dane. Mamy konsumenta. Konsument działa w trybie subscribe, czyli on najpierw do nas przychodzi, mówi, jestem zainteresowany tymi danymi. No i ta nasza szyna danych, nazwijmy ją broker, bo tak się mówi, broker wiadomości, będzie wysyłać konsumentowi dane. Jak byście to zaimplementowali tak najprościej? Tak, wiecie, w trzech liniach. Albo nie, no, w 10. No, ja bym tam wrzucił bazę danych, bo najłatwiej jest scedować komuś odpowiedzialność, czyli jeżeli przyjdzie producent, powie, mam jakąś fajną wiadomość, my ją wrzucimy do bazy danych, nieważne, SQL-owa, no SQL-owa, cokolwiek, wrzucamy ją do jakiegoś worka, przychodzi konsument, puszczamy selecta, jest wiadomość, mu wypuszczamy. Jedna klasa i generalnie jesteśmy OK. Dane mamy, powiedzmy, że bezpieczne, bo ta baza danych, ona nam je przechowuje, ona jakby stanowi odpowiedzialność za to, żeby ich nie zgubić. Ale to nie jest efektywny sposób. Teraz dlaczego? Bazy danych się projektuje na szereg operacji, na tak zwanego CRUDA, czyli na zapisywanie, odczytywanie, aktualizowanie i kasowanie, a w takim przypadku takich szyn to, co nas interesuje, to dokładanie na koniec jakichś wiadomości. Czyli ten producent publikuje dane, on nigdy ich nie aktualizuje, on zawsze wysyła jakiś pewien stan systemu. No i konsument tylko ich odczytuje, tylko czyta, nie modyfikuje ich. Dlatego to, że bazy danych mają fajne możliwości aktualizowania czy kasowania danych, my z tego nie skorzystamy w tym przypadku w ogóle. Dlatego warto się posłużyć trochę inną analogią. Kiedy uruchamiacie jakiś program, on produkuje logi, na przykład do pliku. Czyli można powiedzieć, że jest producentem jakiejś informacji, wyrzuca sobie dane. Teraz, kiedy wy siedzicie przy terminalu, uruchamiacie tail-f, oglądacie te logi, można powiedzieć, że jesteście konsumentem tych danych. I tak naprawdę to jest taki najprostszy system
komunikacji asynchronicznej. Wy nie musicie oglądać, ten serwer można go wyłączyć, on nie będzie pisać, ale wy cały czas macie te dane. Także taki plik na dysku jest taką, powiedzmy, bazą takiej komunikacji, takiej append only. Więc zaprojektujmy nasz system w taki sposób. Zróbmy tam plik na dysku i producent jak przyjdzie, dołożymy na końcu tego dysku rekord, na końcu tego pliku, a jak przyjdzie konsument, powie poproszę rekord numer 8, no to my mu zwrócimy ten rekord. Wciąż nasz system jest bardzo prosty, nie jest powiedzmy bezpieczny, bo jak stracimy tego brokera, to stracimy też dane, ale na razie jest ok, możemy sobie łatwo, zrobiliśmy abstrakcję na tym jednym prostym pliku. Nie ma problemu, żeby dołożyć większą ilość konsumentów, bo każdy przychodzi, mówi ja poproszę ten rekord, ja poproszę inny, nie ma problemu, zwracamy taki, jaki każdemu potrzeba. Nie ma problemu, żeby dołożyć więcej producentów do naszego pliku, bo stanowimy abstrakcję na pliku, więc każdy przychodzi i my po kolei w jakiś synchroniczny sposób dopisujemy dane na koniec. Także no, wydaje się, że póki co to wygląda fajnie, nawet możemy mieć więcej plików. Możemy powiedzieć, że jeżeli mamy różne typy wiadomości, to bez sensu przechowywać je w jednym pliku, zróbmy na to kilka plików. W file systemie jak najbardziej jest to możliwe. Takie pliki w systemach publish subscribe nazywa się topikami, czyli jakby zdarzenia o jakimś typie są przechowywane na topikach. Czyli jakby producent, można sobie wyobrazić, producent 1 to jest jakiś sensor, który bierze dane o temperaturze, producent 2 bierze dane o wilgotności powietrza, każdy publikuje na swój topik, my je przechowujemy w plikach. Kiedy przychodzi konsument, w zależności od tego, jakie dane on chce analizować, na jakich opierać swoje decyzje, albo się podpina pod jeden, albo wiele topików. No i ten system, on wciąż jest dość prosty. Możecie sobie wyobrazić prosty kod, który dopisuje na koniec pliku i drugą funkcję, która czyta z tego pliku, ale on nie nadaje się do zastosowań takich na produkcji. Nie użylibyście go w swoich zastosowaniach jakichś takich komercyjnych, dlatego że on nie ma wysokiej dostępności, czyli te dane są niebezpieczne. HA, High Availability, to jest jedna z takich podstawowych definicji tego, że coś można zastosować na produkcji. Jeżeli stracimy dane, jeżeli stracimy node'a, powinniśmy być zawsze odporni na to, zawsze powinniśmy przynajmniej móc wznowić pracę, może w trochę okrojonej prędkości, ale móc działać cały czas. Nasi producenci działają już w HA, bo jak producent zniknie, no to trudno, on nie jest od niczego zależny, może być wielu producentów jednych informacji, także powiedzmy mamy jakieś takie proste HA. No ale nasz broker, nie za bardzo. Jeżeli zniknie broker, to nie ma w ogóle żadnej komunikacji, czyli tracimy wszystko. Jeżeli chcielibyśmy go zestartować, zaktualizować, no jest słabo. Podobnie konsumenci. Jeżeli konsument mówi, ja bym chciał odczytywać z pliku i ktoś postanowi zrestartować tego konsumenta, czy on jakby straci połączenie sieciowe, to wyobrażamy sobie taką sytuację, że chcielibyśmy mieć dwóch konsumentów, którzy jednocześnie czytają sobie dane z tego topiku, te informacje i na przykład każdy dostaje tylko 50% wiadomości. Czyli w momencie, kiedy jeden pada, to ten drugi przejmuje 100% i system działa. To jest jakby wymóg do tego, żeby ten system cały czas działał sensownie. Pomyślmy chwilę, jak możemy zrobić takiego brokera w HA. Najłatwiej, jak chcemy coś zrobić w HA, to po prostu wstawić drugą kopię takiej samej usługi, czyli dostawimy drugiego brokera, identycznie zbudowanego i powiemy producentowi, wysyłaj połowę danych tutaj, a połowę tutaj. Jeżeli jeden z tych brokerów zginie, jeżeli to zauważysz, to wysyłaj wszystko do jednego. A jeżeli dwa zginą, no to już nic na to nie poradzimy, ale jesteśmy odporni na pad jednej maszyny, co jest już całkiem dobrym rozwiązaniem. API dla konsumenta trochę staje się trudniejsze, bo konsument już nie tylko czyta te dane, ale też musi mieć jakieś takie dwa wątki. Jeden wątek czyta z jednej usługi, z jednego kontenera, drugi czyta z drugiego kontenera i on musi jakoś po swojej stronie połączyć te dane, bo to są dane jednorodne z tego samego topiku. Jest tu jeszcze jedno takie małe zagrożenie, że te brokery muszą się między sobą jakoś dogadać. W sensie one muszą wiedzieć, że ja mam część danych tutaj, a ty masz część danych tutaj, szczególnie jeżeli tych topików mamy wiele, chociażby dlatego, że jeżeli tych brokerów mamy więcej, 10, przychodzi producent, nie wie, na które brokery publikować. Więc warto jest wstawić jakąś usługę, która nam zapewni synchronizację stanu konfiguracji między tymi usługami. I tutaj
taka propozycja, Zookeeper. Znacie Zookeepera? Pracowaliście z Zookeeperem? Nie? Tak? Niektórzy? Nie wstydźcie się. To nie jest nic żadna wstydliwa sprawa, naprawdę. Zookeeper, bardzo ciekawa usługa, której zadaniem jest bezpieczny sposób nawet dla partycjonowania sieci, ustalanie stanu jakiejś konfiguracji. Czyli jakby zamiast aktualizować wszystko na wszystkich brokerach, aktualizujemy to w Zookeeperze, brokerzy nasłuchują na zmiany w Zookeeperze i ściągają sobie kopię tej konfiguracji. Albo odpytują Zookeepera, jak wszystko wygląda. To jest taka warstwa, daje nam totalną separację między konfigurowaniem poszczególnych serwerów, a konfigurowaniem całego klastra. Bo tylko wbijamy to wszystko do Zookeepera i liczymy na to, że te brokery się jakoś z jego użyciem dogadają. Także można pomyśleć o Zookeeperze, jeżeli z nim nie pracowaliście, jako takim key value storage'u, że jak coś wrzucę, to mam pewność, że wszystkie Zookeepery odpowiadają mi w ten sam sposób, bo on też ma takie różne algorytmy, które ustalają, co jest prawdą, co nie, ale to na kiedy indziej. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy mamy dwa brokery, wciąż te dane nie są bezpieczne, bo jak stracimy jednego, jego dysk, no to tracimy dane, ale możemy wykorzystać nasze API konsumenckie i powiedzieć tak, brokerze z lewej, bądź konsumentem dla części danych, które przechowuje broker z prawej. I ściągaj te dane od niego, rekord po rekordzie i zapisuj u siebie na dysku. Podobnie ty brokerze z prawej, zaciągaj dane brokera z lewej, ale tylko zaciągaj, nie pozwalaj, żeby tam ktokolwiek publikował, tylko trzymaj kopię. Przechowując dane w ten sposób, mamy gwarancję, że jeżeli stracimy jednego brokera, to te dane nie zginą, bo są na drugim brokerze, jeżeli przechowujemy je w ten sam sposób, to możemy je tak samo też wystawiać konsumentowi. Czyli takie rozdzielenie na wiele serwerów i wprowadzenie kopii, ale co prawda nie ogranicza nam miejsca na dysku, bo wciąż każdy broker używa tyle samo danych, ale daje nam bezpieczeństwo, że te dane nam nie zginą. Czyli mamy coś w rodzaju HA dla brokerów. Czyli jesteśmy odporni na pad jednego brokera, nasze dane są bezpieczne, jest OK. Ale co z konsumentami? Chcielibyśmy mieć taką sytuację, że jeżeli mamy jakąś logikę, która parsuje nam dane, które znajdują się na naszej szynie danych, to, że będą to dwie usługi w osobnych zonach sieciowych czy w osobnych rakach, jeżeli myślimy rozkładem serwerowni. Jeżeli coś tam padnie, to ten drugi będzie w stanie przejąć pracę. Możemy to zrealizować w taki sposób, mając więcej niż jeden broker, że wrzucimy dwóch konsumentów, którzy mają dokładnie ten sam kod, ale każdy będzie czytał tylko dane z jednego brokera. Czyli jeden z jednego, drugi z drugiego. No i w przypadku padu tego jednego, chcielibyśmy, żeby ten drugi był w stanie przejąć całą jego robotę, czyli dalej wciągać te wiadomości. Tu jest pewien kłopot. Tu jest taka przerywana linia, taki prostokąt z zaokrąglonymi rogami, która mówi o tym, że ten konsument musi się przedstawiać do klastra jako z jakimś loginem, z jakąś informacją. Ja jestem konsumentem, który konsumuje, powiedzmy, dane pogodowe i wysyłaj mi pół danych tutaj, pół danych tutaj, żeby było wiadomo, że one realizują tą samą logikę. Jeden konsument nam pada, drugi konsument bierze jego pracę, ale on nie wie, od którego momentu czytać ten plik. Konsument brał sobie dane po kolei, on padł, nie wiadomo, co on już przetworzył. Nie chcemy powtarzać tych komunikatów. Więc potrzebujemy informacji, potrzebujemy, żeby konsument mówił nam, w którym jest miejscu. Znowu możemy wrzucić jakąś bazę danych, czyli kiedy konsument przetworzy jakąś wiadomość, kiedy zrealizuje swoją logikę, to w jakiejś bazie danych się zaktualizuje, jestem konsumentem z grupy konsument danych pogodowych i jestem teraz na pozycji 14. Tylko to jest trochę kłopot, bo wprowadzamy bazę danych. Baza danych to jest znowu jakieś obciążenie dla systemu, ale my już mamy w naszym całym systemie miejsce, które przechowuje dane. To są brokery. Na brokery można wrzucić dane, można odczytać, czyli mamy coś w stylu pseudobazy danych, więc czemu by jej nie wykorzystać? Czyli na przykład powiemy konsumentowi, OK, bądź jednocześnie producentem danych i produkuj informacje, w którym jesteś miejscu przetwarzania. Czyli jak przetworzysz paczkę rekordów, 100 rekordów, wyślij informację, przetworzyłem kolejne 100 i kiedy ja stracę kontrolę, kiedy nie będę już mógł wczytywać, to ktoś inny będzie mógł sobie te dane dociągać, ktoś wie, gdzie ja skończyłem.
W ten sposób mamy HA po stronie konsumenckiej, czyli zobaczcie, jesteśmy odporni na pady brokerów, kiedy mamy producentów, kiedy mamy ich więcej niż dwóch, brokerów i konsumentów. Mamy rozwiązanie, które ma szansę działać, wymaga już trochę więcej logiki niż to pierwotne wrzucanie do pliku, ale wciąż. Ale mamy kilka kłopotów, wyzwań. Kiedyś mnie ktoś uczył, żeby nie mówić problemy i kłopoty, ale wyzwania. Pierwszy jest taki, że dyski nie są nieskończone. My tylko dokładamy na koniec pliku. No okej, jak dojedziemy do kresu dysku, to co wtedy zrobić z tymi danymi? Jest na to proste rozwiązanie. Wystarczy podzielić ten nasz plik na segmenty. Czyli w momencie, kiedy dojdziemy do jakiegoś rozmiaru pliku, albo na przykład kiedy publikujemy dane przez cały dzień, no to kolejne dane będą trafiały do innego pliku. Wtedy możemy mieć proces, który co jakiś czas wyczyści te stare dane, na przykład kiedy już jesteśmy pewni, że wszyscy konsumenci je już dawno przetworzyli. Podobnie też zobaczcie analogia z logowaniem z waszych aplikacji. Rotujecie logi, pewnie dziennie, godzinowo, może po rozmiarze. Dokładnie tak samo, po to, żeby móc je skasować za jakiś czas, a nie ingerować w system, który cały czas działa. Kolejnym wyzwaniem jest to, że przychodzi konsument i mówi: poproszę wiadomość o jakimś bardzo dużym numerze, jakąś tam z końca pliku. No i teraz, musielibyśmy przejrzeć cały plik, wszystkie wiadomości, które zrzuciliśmy, żeby się dowiedzieć, no to jest wiadomość dla ciebie. Jeżeli to są duże wiadomości, to jest dość słabo. Jak sobie z tym poradzić? Rozwiązanie takiego problemu już od dawna istnieje w bazach danych, nazywa się indeksy, czyli dla każdego segmentu wprowadźmy segmenty, czyli te fragmenty naszego pliku. Dla każdego segmentu wprowadźmy, zakładając, że na przykład segment nie przekroczy 4 GB, czyli każdy byte można zaadresować 32-bitowym słowem, no to wprowadźmy sobie taki indeks złożony z tych 32-bitowych wskaźników. Tutaj się kłania, wiecie, jakieś C i takie inne rzeczy. Po prostu zróbmy bazę wskaźników na miejsca w segmencie. I już mamy niemalże liniowy dostęp do odczytu danych, bo ktoś przychodzi, potrzebuje dużą wiadomość, patrzymy, okej, to jest w tym pliku od tego bajtu, czytamy i gotowe. To wszystko, co wam do tej pory pokazałem, może byście tak zaprojektowali system, może nie. Może to było kilka rzeczy, o których czasami się nie myśli, może niektóre były pominięte, ale to jest właśnie Kafka. Kafka, Distributed Streaming Platform, soft wypuszczony przez LinkedIna w 2011 roku, napisany w Scali. W LinkedInie, co jest korem biznesu LinkedIna? Kto zgadnie? Jeszcze raz? Z wiadomości dokładnie, mówiłeś spam, nie? Na początku. Reklamy, znaczy te wiadomości, które wysyłają sobie ludzie, no bo wiecie, wy macie na LinkedInie jakieś informacje, tym headhunterom trzeba je podrzucić, żeby oni mogli wam wysłać reklamę, a już odpowiecie. LinkedIn też monitoruje to, czy wy się logujecie, czy wy odpowiadacie, jeżeli tak, jesteście bardziej aktywni, dostajecie więcej tego i tak się koło napędza, ale reklamy, te wiadomości, które dostajecie, są ich korem biznesu. Oni już w 2011 roku mieli duży problem ze znalezieniem szyny danych, która załatwi im ten ruch z wiadomości, a wiedzieli, że to będzie rosło. Sami, jeżeli dostajecie dużo wiadomości, pomnóżcie to przez ilość ludzi w IT na świecie i wyobraźcie sobie, jaki to jest wolumen danych. Dlatego wymyślili, stworzymy platformy o prostych podstawach i zobaczymy, czy się uda. I tak powstała właśnie Kafka. Nazwa w ogóle pochodzi od tego, że jeden z twórców Kafki lubił twórczość Franza Kafki, a ponieważ tutaj główną rzeczą jest pisanie, też chodzi trochę o wiadomości, no to stąd Kafka. Bardzo się przyjęło, bo chwytliwe i w ogóle. Kafka ma kilka rzeczy, które kiedy ja odkryłem, były dla mnie super wyjątkowe. Po pierwsze, Kafka nie kaszuje danych. Można sobie pomyśleć tak, skoro publikuję sobie dane na topic, no to pewnie ktoś za chwilę je odczyta, bo pewnie wszyscy konsumenci nadążają za tymi danymi, no więc warto tam, wiecie, mieć tą tam konkurent hashmapy, przez chwilę skaszować, no zobaczcie, za chwilę ktoś o nie zapyta. W Kafce nie ma takich mechanizmów. Kafka opiera się na tym, że jeżeli jeszcze pamiętacie z systemów operacyjnych, na przykład z tego wydziału, ja pamiętam, jeżeli odczytujecie dane z dysku, to one tak naprawdę nie są odczytywane bezpośrednio z dysku. System operacyjny mapuje fragment dysku na pamięć operacyjną i one lecą z pamięci operacyjnej. I tam jest zwykle też trochę więcej danych.
bo system operacyjny zakłada, że jak zaczynacie czytać dane, to pewnie te następne dane też będą was interesować. I na tym opiera się Kafka. Zamiast samemu wymyślać jakieś algorytmy, które dane cache'ować, które wyrzucić, które już może ktoś przeczytał, zlećmy to systemowi operacyjnemu. On lepiej wie, które strony z dysku były ostatnio zapisane, które są brudne, czyli wymagają zrzutu i ma najszybszy obraz aktualnej sytuacji. Czyli Kafce wystarczy gigabajt hipa na jakieś swoje własne procesy i to jest OK. Cała reszta danych, cała reszta wolnego RAMu na tym serwerze jest używana po to, żeby system operacyjny zbuforował sobie te pliki, które są przechowywane na dysku. Moim zdaniem to jest wyjątkowe i kiedy to się dowiedziałem, kiedy dowiedziałem się, że tak działa, byłem w niemałym szoku. Kafka nie przechowuje konfiguracji. Teraz o co chodzi? Jeżeli mamy system rozproszony, to żeby skonfigurować cały system, czyli na przykład powiedzieć wszystkim nodom, że pojawił się nowy topik i tylko jaś ma dostęp do zapisu, no to komunikacja z każdym z nodów jest dość słaba. Zamiast tego użyjmy Zookeepera, który jest idealny do przechowywania konfiguracji i powiedzmy brokerom, słuchajcie się Zookeepera, bo to jest wyznacznik. Zobaczcie, jak to upraszcza sprawę. Komunikujecie się z jednym Zookeeperem po jednym API, dostawiacie tam rzeczy, a wszyscy brokerzy o tym wiedzą. I Zookeeper już jest odporny na partycję sieci, on sobie dopasowuje stan. On wprowadza pewną zależność, bo ta Kafka już nie jest taka sama z siebie zależna, tylko wymaga Zookeepera działającego, ale rozwiązanie o tyle proste, że po co implementować coś, co już ktoś zrobił. Obsługuje żądania w swoim czasie. To jest ciekawe, bo Kafka ma coś takiego jak kolejkę wiadomości, kolejkę requestów. Kiedy przychodzi do niej request, proszę o zapisanie rekordu dla topika X, to ona zamiast od razu ochoczo go wykonywać, odkłada go do kolejki, a wątki, które zajmują się przetwarzaniem danych, podejmują i dzielą tą akcję na kilka trybów. Pierwszy to jest request local, czyli obsłuż lokalnie, zrzuć na dysk, może zapisz jakieś metadane, a kolejna część to jest request remote, czyli rozdystrybuuj po całym klastrze. W momencie tego request remote już można robić inne rzeczy, bo my nie jesteśmy zajęci, tylko inni muszą coś zrobić, ale w ten sposób później jest wysyłanie odpowiedzi do klienta. Może się wydawać, że to jest wolne, ale to pozwala fajnie tunować Kafkę. Nie pozwala jej się zapchać, bo ona ma swoją kolejkę i nie będzie robiła więcej niż jej się zleci. I pozwala też fajnie optymalizować, bo na przykład możemy spojrzeć na statystyki, że na przykład requesty czekają w kolejce 10 razy dłużej niż ostatnio. To znaczy, że brakuje brokerów, że przetworzenie request local zajmuje więcej czasu, może coś z dyskiem. Request remote zajmuje więcej czasu, no może coś z siecią, może ktoś nie nadąża, może trzeba poczekać, aż ktoś zaktualizuje dane. Także fajny system, taki nie do zapchania. Znaczy można to zapchać, ale jakby w takiej codziennej pracy trudno jest Kafkę wywalić. Kolejna fajna rzecz. Kafka, kiedy usuwa stare segmenty, to usuwanie to jest tylko jeden z algorytmów. Kafka daje też coś takiego jak kompaktacja. Kompaktacja, albo inaczej, wysyłana na Kafkę wiadomość ma klucz i wartość. I teraz ten klucz, no to może być dowolny zestaw bajtów dla wiadomości. Kafka nie ingeruje w to, co się wrzuca. Tam się wrzuca po prostu dwa ciągi bajtów. Jeden jest kluczem, drugi jest wartością i to jest nasza wiadomość opakowana. Te klucze są zapisywane i można Kafce powiedzieć, że zamiast usuwać dane, kompaktuj je do najnowszej wartości z danego klucza. Co to oznacza? Jeżeli macie bazę użytkowników i na Kafkę wyrzucacie po każdej zmianie parametrów użytkownika cały snapshot użytkownika, a jako klucz dajecie ID użytkownika, to Kafka zamiast skasować te stare dane, skompaktuje je w ten sposób, że weźmie ostatnio otrzymany rekord o danym kluczu. OK? Czyli Kafka zawsze zawiera komplet wszystkich snapshotów użytkowników. Nawet jeżeli te dane normalnie po tygodniu by zniknęły, a użytkownik nie aktualizował swoich danych od miesiąca, to ta dana wciąż tam jest, bo ona jest skompaktowana i gdzieś leży w pliku. Teraz czemu tak? Dlatego, że Kafkę można w ten sposób użyć jako taką bazę danych. Jeżeli wrzucimy te dane, jeżeli ustawimy odpowiednie algorytmy kompaktowania i ustawimy odpowiednio klucze, to Kafka nam tych danych nie skasuje, ona je dobrze zreplikuje, to nie będzie efektywny dostęp do danych, bo żeby sobie coś odszukać, trzeba cały topik odczytać od początku do końca, ale idealnie nadaje się, kiedy na przykład
chcecie postawić nową usługę, która musi się zsynchronizować z czymś starym, ale też musi nasłuchiwać na nowe rzeczy, ja zawsze miałem kłopot, że trzeba zwrócić snapshot, a później w dobrym momencie się wstrzelić, że od teraz odczytuje zmiany. Jeżeli używamy kompaktacji, to nie jest to konieczne. Po prostu, żeby zasilić nowe źródło danych, odczytujemy cały topic i tyle, bo tam jest cała logika, którą do tej pory wrzuciliśmy. Można też wtedy skasować z tego, takiego topiku, ale to tam powiedzmy, takie szczegóły. Dobra, rozmawiając o kawce i w ogóle o publish subscribe, nie można nie poruszyć jednego ważnego aspektu, gwarancji dostarczenia wiadomości. I tu jest taki tweet, bardzo trafny tweet Matiasa Verasa, że są dwie trudne rzeczy w systemach rozproszonych, w szczególności w tym messagingu, nie? Że drugi to jest dostarczanie wiadomości raz, pierwszy to jest gwarantowanie kolejności, a drugi to jest dostarczanie wiadomości dokładnie raz. W 140 znakach wstrzelił się ze wszystkim, nie? Także uważam, że ten tweet jest genialny. Nie wiem, on ma za mało tam tweetów. Jak go znajdziecie, to trzeba tam retweeta nacisnąć. Jak to działa w kawce? Po pierwsze kolejność. Utrzymywanie kolejności w systemach rozproszonych jest trudne. Dlatego, że jeżeli coś wrzucamy, to wszyscy uczestnicy tego systemu powinni się dogadać, to jest wiadomość o tej kolejności. Tak samo trudne to jest na kawce. Kawka gwarantuje kolejność w obrębie partycji. Czyli jeżeli wrzucacie wiadomości, to jeżeli one trafiły na tą samą partycję, partycja to jest właśnie, bo może tu nie powiedziałem, partycja to jest fragment topiku, który egzystuje na jednym tylko brokerze i może mieć swoje kopie. Czyli to jest, cofając się tam kilka slajdów, kiedy mieliśmy dwa brokery z jednym topikiem, to on miał, taki topik miał dwie partycje, jedną na jednym, drugą na drugim. Ta kolejność w obrębie partycji jest zachowana, a to dlatego, że jeden broker tylko jest liderem danej partycji i tylko on przyjmuje do niej zapisy, więc on ma wpływ na ustalenie kolejności. Kolejność wśród różnych partycji nie jest w ogóle zachowana i to czasami w jakichś transakcyjnych, bankowych, finansowych systemach może być dość skomplikowane do ogrania. Można dać jedną partycję i wtedy zawsze będzie dobra kolejność, ale wtedy w ogóle tracimy rozproszoność naszego systemu i mnóstwo innych rzeczy. Lider versus replika. W danym momencie tylko jeden broker jest liderem wiadomości i przyjmuje zapisy, a pozostali tylko pilnują tych danych, żeby one nam nigdy nie zginęły i tak w zasadzie na tym się kończy praca repliki. Jeśli chodzi o takie gwarancje samego dostarczenia wiadomości, to wyróżniamy trzy paradygmaty, o których może wcześniej słyszeliście. Pierwszy to jest at least once. At least once mówi nam o tym, że kiedy opublikujemy wiadomość, to ona przynajmniej, ona zawsze musi się znaleźć na brokerze. Mogą się znaleźć duplikaty, jak jest jakiś problem, ale musi się znaleźć, bo ona jest ważna. Podobnie po stronie konsumenta, kiedy ją przetwarzamy i coś się dzieje, to chcemy mieć gwarancję, że ona zawsze będzie przetworzona, nawet jeżeli wiele razy będzie przetworzona. To wiele razy to jest w przypadku, wiecie, nie tylko restartów jakby maszyn, ale też jakichś problemów sieciowych, jakichś padów sieci i rozpięć na węzłach sieciowych, także to nie jest wcale taka rzadka sytuacja. Jeśli chodzi o at least once, na kawce wygląda to tak. Kiedy może się zdarzyć, taki duplikat. Wysyłamy wiadomość numer 1, broker nam mówi, potwierdzam, dostałem. Producent wysyła wiadomość numer 2, ale to ACK znika, bo był problem sieciowy, ktoś restartował właśnie brokera. Producent nie wie, czy zapisała się ta wiadomość w brokerze, czy nie, więc wysyła ją drugi raz, broker wysyła ACK i teraz w zależności od tego, w jakim stanie był broker, albo mamy wiadomość dwa razy, albo jeden. Nie wiemy tego, nie mamy pewności. Kiedy to jest dobre? Kiedy na przykład zrzucamy snapshoty. I na przykład zrzucamy informację, że coś się zmieniło z całym snapshotem. Jeżeli tych snapshotów będzie więcej, nic nie szkodzi. One i tak weźmiemy sobie tylko najnowszy, bo tylko to nas interesuje. Podobnie na drugiej linii komunikacji, czyli broker z konsumentem. Kiedy mamy taką rozmowę, że konsument dostaje wiadomość numer 1, odpowiada, najpierw przetwarza wiadomość, a później mówi, przesuwam offset, dostaje wiadomość numer 2, przetwarza, ale to przesunięcie offsetu w jakiś sposób nie dotrze do brokera. Konsument mówi, znowu poproszę wiadomość, broker mówi, no ostatnio przetworzyłeś, dostałem offset, że przesunąłeś jedynkę, także wysyłam ci drugi raz dwójkę. I to jest znowu ta sytuacja, kiedy zezwalamy na duplikaty, to nie zawsze musi boleć. I to jest taki dość prosty sposób, żeby nigdy nie tracić danych w rozproszonym systemie, ale widzicie, ma pewne wady, nie? Na pewno jeżeli
to byłyby jakieś przelewy, płatności kartą, to szkoda by było, żeby coś było przetwarzane więcej niż raz. Także to się do tego nie nadaje. Drugim takim paradygmatem jest at most once, czyli wysyłam ci wiadomość i chcę, żeby ona więcej niż jeden raz się nie pojawiła. Czyli nie chcę mieć duplikatu, a kiedy kilka zgubię, tam okej, nie ma problemu. Też to Kafka obsługuje. Między producentem a brokerem mamy komunikację taką fire and forget, czyli wysyłam do brokera, nie interesuje mnie, czy to zdążysz zapisać, czy nie. Ustawiamy tak zwane ASCS na zero, co powoduje, że broker wcale nie potwierdza, czy zapisał, czy nie, czy zrezygnował na dysk. Wszystko jedno, bo powiedzmy istotne jest to, żeby wiadomość się nie powtórzyła. Na przykład przy jakimś ruchu sieciowym, kiedy analizujecie jakieś to, czy użytkownicy klikają w jakieś reklamy, czy w jakieś linki na waszej stronie, czasami jak się zgubi promil komunikatów, to nie ma problemu. Lepiej, żeby się zgubił, niż żeby przyszła kilka razy wiadomość, że ktoś kliknął w reklamę i trzeba komuś zapłacić więcej pieniędzy. Podobnie na linii broker-konsument. Kiedy zmienimy trochę kolejność, w jakiej konsument działa, czyli dostanie wiadomość 1, odpowiada, najpierw przesuwa offset na 2, a później przetwarza. Dostanie wiadomość 2, przesuwa offset na 3, ale to przetwarzanie się nie powiedzie. No na przykład coś tam wypadnie, nie powiedzie się, bo konsument był zależny od czegoś innego, co nie było osiągalne. Poprosi kolejny, to będzie 3, bo broker nie wie, że my tego nie przetworzyliśmy. Czyli znowu mamy coś takiego, że nie wszystko przetwarzamy, no i to jest już trochę czasami kłopot. Ten paradygmat się stosuje naprawdę rzadko w tej postaci, ale jest to możliwe cały czas na Kafce. Od najnowszej Kafki, wydanej kilka miesięcy temu, pojawia nam się paradygmat exactly once, czyli gwarancja tego, że jeżeli opublikujemy wiadomość, to ona będzie dokładnie raz zapisana na klastrze, ani nie mniej niż raz, ani nie więcej niż raz, dokładnie raz. I jeżeli będziemy ją konsumować, to też coś jest, co nam pomaga je sensownie konsumować. Po stronie producenta to jest, jak się okazuje, to było łatwe. Jest dziwne, że nie zostało wcześniej zaimplementowane. Po prostu wysyłając wiadomość, dołóżmy jakiś identyfikator tej wiadomości, ID producenta. Dostajemy ACK, wysyłamy wiadomość drugą z tym samym ID, ACK nie dostajemy, wysyłamy znowu wiadomość drugą, bo to jest retry, nie dostaliśmy ACK. Broker ma w swojej takiej pamięci, ma w swoim takim małym cache'u, że ostatnio wysłaną wiadomością od producenta była wiadomość 2, więc wysyła duplikat i już mam tą wiadomość. Czyli mamy taką idempotencję po stronie producenta. Wysyłamy wiadomość, ona się już znajduje i jest w porządku. Po stronie konsumenta to jest dużo trudniejsze, bo tutaj wchodzi temat transakcji. Nie jesteśmy w stanie, Kafka bez takiej ścisłej współpracy z konsumentem nie jest w stanie powiedzieć, w którym momencie przetwarzanie konsumenta można uznać, że się powiodło, a w którym, że się nie udało. Dlatego wprowadza transakcję. I teraz na czym to polega? Jeżeli pracą konsumenta jest pobranie wiadomości, nałożenie jakiejś logiki i wysłanie jej dalej, to możemy to włożyć w jeden przebieg transakcyjny, czyli dostajemy wiadomość 1, wysyłamy transakcję, przesuń offset i podaj dalej. To podaj dalej to jest nałożenie naszej logiki biznesowej, czyli na przykład opublikowanie na inny topic. Kafka gwarantuje od tej wersji 0.11, że w jednym przebiegu atomowo przesunie offset i wyśle nowy komunikat. Podobnie dostaje 2, wysyłamy przesuń offset, podaj dalej, ale powiedzmy, że transakcja się nie zakończyła powodzeniem, bo nas zestartowano, więc broker znowu wyśle 2, więc znowu możemy to zrobić. To jest takie triki, bo to się wydaje, że jest rozwiązaniem, ale nie jest, bo to nie działa, jeżeli pracą konsumenta jest coś innego niż docelowo wysłanie na Kafkę. W sensie Kafka jest w stanie do transakcji włożyć tylko rzeczy związane z Kafką, czyli przesuwanie offsetu w górę jest związane z Kafką i produkcja nowej wiadomości też związane z Kafką. Czyli jakby nie jest to jeszcze takim może idealnym rozwiązaniem, ale jest to krok dalej i być może umożliwia jakieś enterprise'owe zastosowanie właśnie Kafki. Kilka słów o bezpieczeństwie. Kafka przechowuje dane tak, jak przyszły. Ona ich nie szyfruje, ona je przechowuje w sposób jawny. Czyli tak jak wiadomość przyszła, ona sobie leży na file systemie, każdy, kto ma dostęp do serwera, ma do niej dostęp. Czy to jest kłopot? Jest i nie jest, bo można powiedzieć, ok, co z jakimiś danymi kart kredytowych, cokolwiek. Bardzo prosto,
szyfrujmy je po stronie producenta i konsumenta. Asymetrycznie, symetrycznie nie ma różnicy, ponieważ Kafka przechowuje bajty i nie ingeruje w treść wiadomości. Możemy przechowywać dowolny ciąg bajtów, w szczególności jakiś zaszyfrowany. Jeżeli potrzebujemy komunikacji szyfrowania ruchu, bo na przykład nasza Kafka działa w jakimś publicznym cloudzie i tam idziemy przez wiele warstw, możemy wrzucić TLS-a i w ten sposób jeszcze uwierzytelniać brokerów, czyli wiecie, takie HTTPS, takie wchodzicie na stronę banków, tak samo Kafka może wam powiedzieć, że Kafka jest Kafką. Jeżeli chcemy uwierzytelniać klientów, jest to też możliwe z użyciem TLS-a albo Kerberosa dla takich bardziej powiedzmy enterprise'owych, rozbudowanych systemów. I ponieważ umiemy uwierzytelnić klientów, więc możemy też autoryzować dostęp. Możemy powiedzieć, że tylko Jaś ma dostęp do zapisywania do tych, a tylko Ala ma dostęp do odczytywania tych danych, więc w jakiś sposób ta nowożytna Kafka może być zastosowana, nie tylko chowana gdzieś tam za firewallami, trzymana w piwnicy, ale można ją udostępnić i nie ma strachu, że ktoś nam popsuje dane albo że ktoś nam odczyta tych danych za wiele. Kafka ma serię wad. Nie wiedziałem, czy nie pisać wyzwania, ale napisałem wady. Nie ma wsparcia dla ponowień po stronie konsumentów. Prosta sprawa, wyobraźcie sobie, że dostajecie wiadomość i w odpowiedzi na nią musicie wykonać jakieś restowe zapytanie. To zapytanie się nie powiedzie, chętnie byście odłożyli to na za 5 minut, ale nie możecie iść do kolejnego offsetu tej partycji tego konsumenta. Musicie to przetworzyć. Można to jakoś mitygować, można wrzucać na jakieś inne topiki, kombinować, ale nie mamy tego wsparcia, dla tego wsparcia w czystej Kafce. I jeżeli wasze przetwarzanie konsumenckie zależy mocno od innych usług, które mogą failować, to tutaj wymaga to bardzo dużo pracy, żeby to sensownie zrobić. No bo inaczej zatrzymujecie się w tym miejscu, dopóki odpowiedź nie będzie dobra. Nie ma możliwości filtrowania wiadomości. Niektóre brokery to umożliwiają, w sensie jestem konsumentem, ale potrzebuję tylko wiadomości pogodowe z ulicy Chopina z Torunia. Nawet jeżeli to jest gdzieś napisane w topiku jawnie, i tak musimy wszystkie te wiadomości odczytać, żeby się dowiedzieć, że to dokładnie są wiadomości, które nas interesują. Nie ma komunikacji push do konsumentów, czyli każdy konsument musi nasłuchiwać na dane, odbierać je, musi w jakiś sposób utrzymywać ten socket, pulować je w sposób blokujący, nieblokujący, czyli oczekiwać, aż broker to prześle. Czasami to nie pasuje, bo kiedy chcecie tworzyć proste mikrousługi sieciowe z prostymi interfejsami, łatwo wystawić je jakiś endpoint restowy, gdzie można by wrzucać dane, no ale żeby była jakaś usługa, która gdzieś tam chodzi, sobie nasłuchuje, to czasami, no okej, okay, może niepotrzebne rzeczy. To można łatwo schować. Allegro wypuściło taki produkt, nazywa się Hermes, który właśnie jest komunikacją push dla... Kolega z Allegro się śmieje. A kto jest z Allegro? Dwie osoby. Doskonale. Reklamuję wasz produkt, bo jest fajny. Hermes słucha, poluje na Kafce wiadomości i wysyła je pushem, robi jakieś posty albo puty HTTP-owe, czyli wtedy taka komunikacja między mikrousługami jest prosta, bo więcej niż takie endpointy restowe nic nie wystawiacie. Niepotrzebne jest chowanie tej logiki Kafki. Kafka zaleca użycie dedykowanych maszyn. To wynika z natury Kafki, dlatego że jeżeli opieramy się o cache file systemu i na tym serwerze mamy inne usługi, które konkurują o ten cache, bo one też odczytują dane, zapisują dane, to jeżeli one nam podbierają dane, to ta Kafka nigdy nie będzie działała w efektywny sposób. Czyli jakby ten, wiecie, ta podstawa, która mówi nigdy nie cache'uję danych, zlecam to systemowi operacyjnemu, jeżeli mamy więcej usług, ona nie zadziała. Także jeżeli macie Kafkę, warto wydzielić jakiś kawałek pamięci, jakąś wirtualkę, żeby to była pamięć RAM dedykowana tylko dla tej usługi. Dobra, tak przeszliśmy do podsumowania. O Kafce można opowiedzieć na dwa sposoby. Albo można opowiedzieć od zewnątrz, o protokołach, schodząc do środka, albo można właśnie wyjść od środka i wchodzić, wiecie, na zewnątrz, co w Kafce istnieje i dlaczego. Ja dzisiaj wybrałem ten drugi, trochę eksperymentalnie. Nie wiem, czy wam się to podobało, czy to do was trafiło takie wejście od tych podstaw opakowując dodatkowymi rzeczami. Ja tak poznałem Kafkę i do mnie to w ten sposób mocno trafiło. O Kafce można powiedzieć kilka fajnych rzeczy, że stoją za nią proste założenia.
to są pliki na dysku. Pracując z Kafką można wejść do tego katalogu i po prostu sobie czytać te pliki. Jeżeli wrzucamy tam dane w formacie ASCII, to można wręcz, wiecie, odczytywać te wiadomości będąc na dysku. To nie jest jakiś binarny format, który coś tam chowa. Efekt jest genialny, bo Kafka bardzo wysokowydajnie przetwarza mnóstwo wiadomości. Jej overhead jest minimalny, bo używa funkcji z systemu operacyjnego. Kiedy odczytujecie dane, to praktycznie one z dysku lecą prosto na socket. Nie ma, to jest powiedzmy nie taka prosta rura, ale to jest wciąż bardzo proste przesyłanie. Ten overhead jest minimalny i Kafka bije rekordy wydajności i dlatego jest stosowana w firmach, gdzie ta wydajność jest potrzebna. Zapewnia wysoką przepustowość, jednocześnie niską latencję, bo dość szybko zapisuje te dane na dysk. Czyli można powiedzieć rozwiązanie idealne do takiego rozproszonego przetwarzania. Wysoka skalowalność, brokerów możemy dołożyć ile chcemy i niemalże liniowo skalujemy moc naszego klastra. W sensie jak mamy 10 brokerów, dołożymy drugie 10, to dwukrotnie zwiększamy pojemność klastra, ale też wydajność klastra. Dlatego, że Kafka dość fajnie balansuje między sobą, partycje dla danych topików przerzuca dokładnie, żeby było jej wydajnie. I pasuje do niemal każdego zastosowania. Kiedyś pisałem w domu pewien projekt, który odczytywał dane z pewnego API i potrzebowałem też kolejki do zbudowania workloadu, do dystrybuowania workloadu, czyli miałem jakieś zdarzenie, musiałem je rozesłać na wiele serwerów. Szukałem dużych wiele opcji, Mongo, Redis, Elasticsearch. W końcu się okazało, że Kafka, chociaż jest rozbudowana, wymaga Zookeepera, to daje dużo rzeczy od razu. W sensie, jeżeli chcecie sobie kolejkować jakieś rzeczy albo nawet porozumiewać się w sposób asynchroniczny, to Kafkę da się zastosować. Nie wszędzie, bo są takie rzeczy jak właśnie to ponawianie po stronie klienta, że to po prostu jest trudne i wymaga dużo pracy, ale w większości przypadków polecam Wam spróbować. Chciałem jeszcze porównać Kafkę do innych systemów, tych takich szczególnie cloudowych, ale nie zdążyłem ich tego zrobić na tyle, żebyście mogli mi zaufać w to, co powiem, dlatego teraz tego nie zrobię. Ale jeżeli chcecie pobawić się z Kafką, to można to zrobić na dwa proste sposoby. Albo użyć kontenera dockerowego, Spotify wystawia kontener, gdzie jest Zookeeper i Kafka. Robicie docker run i to po prostu działa, możecie publikować, możecie odczytywać. Jeżeli chcecie Kafkę bardziej zgłębić, to Confluent, firma, która dostarcza enterprise'ową wersję Kafki, daje takiego fajnego zipa, jak się go rozpakowuje, on stawia sam Zookeepera, Kafkę, jeszcze kilka innych rzeczy, które oni wypuszczają i praktycznie w kilku poleceniach można mieć działający klaster, jedno, wielonodowy, jak chcecie. Polecam spróbować, bo będziecie zaskoczeni, jak to szybko działa, polecam puścić jakieś testy performance'owe i zdziwicie się, jak nawet laptop potrafi szybko przetwarzać wasze dane. Dziękuję bardzo za dotrwanie do końca, za wysłuchanie i mam nadzieję, że macie jakieś pytania. Pytania są dwa, nie wiem, czy zdążymy na wszystkie. Pierwsze, czy użyłbyś Kafki jako event store'a? A drugie pytanie, czy ile trzeba pracy, żeby skonfigurować Kafkę na AWS-ie? Czy to robiłeś? Zacznę od drugiego. Nie robiłem tego, nie robiłem tego, ale żeby skonfigurować Kafkę nie potrzeba dużo pracy, bo praktycznie mi się podoba ta paczka od Confluenta, chociaż w ogólności bardzo lubię takie otwarte podejście, to oni po prostu paczkują tą Kafkę standardową apaczową i prosta konfiguracja, mówisz mi co jest z Zookeeperem, włączasz po kolei brokerów, one się komunikują i twój klaster działa, ale to żeby na AWS-ie zrobić to sensownie, z szyfrowaniem, z jakimś uwierzytelnianiem, żeby nikt ci się nie wbił, to jest już trochę więcej pracy. To już wymaga albo postawienia certyfikatów X509, Kerberosa, no jest trochę roboty. Fajnie jest działać w lokalnym środowisku. Jako event store'a myślisz o tym, żeby przechowywać... Przechowywać na zawsze, tak? Czyli ustawić tam ten czas życia na nieskończoność. Wiesz co, jest to możliwe, ale to zależy od to, czy użyjesz tam Kafki, czy efektywnie zależy dość mocno od tego, czy w jaki sposób będziesz chciał się do tych danych dobierać. Jeżeli ten event store będzie ci służył do dostania się do całości i przeczesania całego topiku, to ok, ale jeżeli będziesz chciał z niego wyciągnąć tylko coś jednego, to Kafka się nie nadaje, bo ona nie ingeruje w twoje dane.
Tak? Czyli jeżeli chciałbyś użyć Kafki do przechowywania jakiegoś małego event store'a, to jest OK, bo możesz zawsze go przejrzeć, odbudować, zrzucić na dysk, żeby go sobie obejrzeć. Ale jeżeli to ma być mnóstwo eventów, to może potrzebować dużo pracy, żeby znaleźć tą igłę w stogu siana. Nie? Ja używam Kafki. Super. Więc się chciałem o nim wypowiedzieć. Mam trzy uwagi i jedno pytanie. W gorszych wersjach Kafki ponad z Wikipedii już by leciał. Nie wiem, czy to potwierdzisz, czy nie. W najnowszej, która jest zrejestrowana, nie wyleciał. Jest obowiązkowy. W 0.11 jest obowiązkowy. A u kolejnych nie znam. A, okej, okay, wiem, o czym mówisz. Zookeeper w starych wersjach Kafki, w Kafce 0.8, był używany do tego, żeby konsumenci tam przechowywali offsety, gdzie oni ostatnio skończyli czytać. To było problemem, bo to było za wolne, kiedy tych konsumentów było dużo i stwarzało taki problem, że to musieliśmy, ten dostęp do zapisu do Zookeepera musiał być otwarty. Czyli ten Zookeeper, który u nas służy do konfiguracji klastra, musiał być otwarty dla wszystkich sieciowo, dla wszystkich, którzy używają Kafki. To stwarzało trochę niebezpieczeństwo. I to zostało zastąpione właśnie przez mechanizm wrzucania informacji o aktualnym stanie konsumentów właśnie do topików wewnątrz Kafki. Także konsumenci już... Tak, tak, tak. To chyba nigdy nie zniknie z Kafki. No. To, co robimy, nie jest wysłane wiadomości na kartkę z powrotem, to ponoć to działa, nie wiem jak, żeby przechowywać informacje o offsecie w tym samym źródle transakcyjnym, do którego potem zapisujemy, na przykład w bazie danych swoich. Mhm. Tak, to jest jedna z rzeczy, która była już możliwa wcześniej, przed nawet tą kawką, która wprowadziła transakcyjność. I tak można robić, ale no to jest trochę... wyjście jakby z offsetami, które są wewnętrzną, integralną częścią Kafki do jakiegoś innego systemu. I to jest takie trochę mieszanie odpowiedzialności i wynoszenie identyfikatorów w inne miejsce, dlatego oni cały czas może szukają sposobu, jak to zrobić inaczej. Także jest to jeden ze sposobów, ale wprowadza trochę jakby zamieszania w systemie. Hmm? To jest w ogóle dość ciekawe zagadnienie. Ja to pominąłem, bo to jest skomplikowane, ale to przywołam. API transakcyjne działa też na produkcji, w sensie po stronie producenta. Działa w ten sposób, że jeżeli producent rozpoczyna transakcję, to on wstawia we wszystkich topikach, do których będzie pisać taki marker, rozpocząłem transakcję. Także on może pisać po różnych wiadomościach i też po różnych brokerach. Bo tam jest coś takiego jak koordynator transakcji, taki proces, który upewnia się, że wszystkie partycje zostały skomitowane. I teraz... To już powoli zakrawał jakiś brak wydajności, jeżeli to trzeba koordynować wszystkim. Wiesz co, teoretycznie tak, czytałem jakieś badania, nie testowałem tego sam, że to o 3% użycie tego w zależności od tam wielkości komunikatu, ilości komunikatów, ale średnio dawało 3% degradacji wydajności. I na koniec stawię taki marker, że zakończono transakcje i wtedy one są dostępne dla konsumentów. Także tak. Okej. Okay. I ostatnia rzecz. Bo wspomniałeś o tym, że Kafka lepiej działa na dedykowanych maszynach, bo ja to zrozumiałem gdzieś tam z jakiejś wypowiedzi inaczej, że wręcz nie jest dobry pomysł próbowanie kapał stawiania Kafki na AWS-ie i na jakichś wirtualkach, bo wtedy tak naprawdę mamy separację pomiędzy OS-em a faktycznym dyskiem, bo nie wiemy, co tam jest pod na tej wirtualce i jeżeli nie zapewnimy, że tak naprawdę jesteśmy w realnym OS-ie, to te wszystkie optymalizacje z memory map filesami i tak dalej lecą. Wiesz co? Lecą. Nie... Znaczy, wiesz co, generalnie to, co ma tutaj znaczenie, to
to, żeby na tej wirtualnej maszynie ten RAM nie był dzielony na inne aplikacje. To jest tutaj najważniejsze. To, czy te dane będą miały dłuższy ten round trip do dysku, czy nie, no to okej, wpływa w niektórych ustawieniach tego, jakiego mocnego potrzebujesz potwierdzenia. Ja nie rozumiem, bo współdzielenie RAM, w sensie dzielenie RAMu, tak. Wręcz jeżeli, że tak w dokumentacji Kawki piszą, że jeżeli na tym samym serwerze postawisz trzy instancje Kawki, to one przez memory map filesy w OS-ie wręcz będą korzystały wydajniej z tych samych plików mapowanych, niż jakby były gdzieś tam na odrębnych maszynach. Więc usługi czy dzielenie pamięci nie jestem pewien. Wiesz co, pogadajmy o tym później. Znaczy, na jednym OS-ie nie ma sensu stawiać trzech instancji Kawki, bo wtedy nie masz gwarancji, że... bo wtedy to nie jest klaster, w sensie nie masz gwarancji, że się nie rozleci. Ale w ogólności chodzi o to, że ponieważ przestrzeń na dysku jest mapowana 1:1 na pamięć RAM i to działa wydajnie, jeżeli na przykład konsument przychodzi, zapisuje coś, to się odkłada gdzieś tam w pamięci RAM i ta brudna strona jest zrzucana na dysk. Okay? Przychodzi konsument, odczytuje te dane, nie trzeba iść do dysku, nieważne jaki jest dysk pod spodem. On tylko dotyka RAMu, tam już jest ta wiadomość i idziemy sobie z tą wiadomością do konsumenta. Problemem jest, kiedy pojawi się inna usługa, która też odczytuje, zapisuje dane z dysku i te memory mapped file nie mają już miejsca, żeby się pojawić. Jak brakuje RAMu. Tak, tak, tak. Aha. Natomiast to się jest bez znaczenia, że na przykład pod spodem ja nie mam bezpośrednio kolejek do dysku, tylko pod spodem jest jeszcze jakoś zwirtualizowany mój dysk gdzieś na jakimś tam zakresie albo na jednej matrycy i to wcale nie działa tak szybko, jak się kartce wydawało, że może być. Okej. To zawsze będzie wolniejsze niż rzeczywiście bezpośredni dostęp, nie? Ale kluczem jest to, że masz maszynę, gdzie masz 8 giga RAMu, to jest RAM tylko dla tej maszyny, nikt go nie zabiera i giga poświęcisz na HIPA, giga na OS, i te pozostałe 6 giga Kawka w optymalny sposób mapuje sobie z dysku. I to jest kluczem do wydajności tutaj. Podziękujmy raz jeszcze Mariuszowi. Dzięki.